Witam serdecznie, moim gościem Konrad Matusik, Stalbud San Marino. Witam. Dzisiaj w nietypowej scenerii, nie w studiu, gdzie prowadzimy wywiady, dzisiaj na boisku przy okazji kolejnego finałowego meczu dzisiaj Green Power Straight, ale wracamy do spotkania, w którym właśnie mam tu swojego gościa. Stalbud pokonuje Bysek Team 3-2, melduje się w barażach. Gratulacje, co możesz powiedzieć o tym spotkaniu? Ciekawy mecz, szczerze, bardzo na styku. Mogła być wygrana, mógł być remis, mogła być przegrana. Dobrze, że się skończyło 3-2. Kończymy jakimś tam dobrym akcentem i mam nadzieję, że na hali będzie lepiej. Mówisz, że mogło skończyć się w tą stronę i w tą stronę. Co zatem było po waszej stronie, że wygraliście? Co zaważyło o tym właśnie waszych zwycięstwie? Wykorzystane sytuacje. W pierwszej połowie w sumie przeważaliśmy, w drugiej połowie przeważał Bysek, no ale my dwie kontry zrobiliśmy, strzeliliśmy dwie bramki. Mieliśmy kilka jeszcze innych sytuacji, no ale na styku mecz. Ostatnie tygodnie pokazują, że wasza drużyna coraz bardziej się zgrywa. Może szkoda tego sezonu, że się już kończy? Może szkoda, a może dobrze, bo na hali będzie lepiej. Też tak uważam. Przed nami kolejne zmaganie, tym razem w barażach. Będziecie się specjalnie do niego przygotowywać, do tych baraży przygotowywać, czy przystąpicie z marszu? Myślę, że z marszu, bo w poniedziałek są baraże, także nie ma co trenować, tylko zagrać tak jak dzisiaj. Sezon możesz powiedzieć, że jest udany, czy dopiero taką odpowiedź usłyszymy po właśnie barażach? Nie no, po barażach. Zostawialiśmy pierwszą piątkę, nie wyszło, ale dobrze jest, jak się skończyło. Dziękuję za wywiad. Dzięki.